Druk numer 474. W sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy pod nazwą budowa zespołu, uwaga, 9 budynków mieszkalnych przy sekretarza Polnego w Krakowie. 9. Paragraf 1. Odniesie negatywny wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji pod nazwą budowa zespołu 9 budynków mieszkalnych z wyjazdami podziemnymi, naziemnymi, miejscami kostowymi, wewnętrznymi, układem drogowym, zjazdem z drogi publicznej oraz rozbudową miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji, centralnej gazowej i energetycznej. Numer działu są wymienione. Krowostrza, obląb 11, ulica Piotra Borowego w Krakowie. Uzasadnienie. Ogromny zakres i gabaryty zamierzonej inwestycji diametralnie odbiegają od projektu zabudowy. Wąska ulica Piotra Borowego nie będzie w żaden sposób przygotowana do obsługi tak wielkiej inwestycji, tak na etapie ewentualnej budowy, jak i późniejszej eksploatacji. Rada dzielnicy uważa, że w tamtym rejonie jedyną pożądaną jest zabudowa jednorodzinna. Jeszcze uwaga dotycząca tego garażu. Garaż zamierzony jest na 139 miejsc, a miasto drugie pod muzeum na 150. Taka ciekawostka. Na Woli Ustowskiej w kameralnej zabudowie 9 bloków przy budowie 139 miejsc parkingowych. Już widzę te auta, które ruszają na trasę. Tak, Julia ma. Dodam, że mieszkańcy z tej okolicy wielokrotnie zgłaszali problem z łączeniem się z owego centralnego osiedla i w tej chwili do Królowej Jadwigi. Oczywiście nie mówimy, że Królowa Jadwigi zostanie przebudowana i usprawniona, ale w tym momencie to jest utopijne rozwiązanie i byłoby to bardzo kłopotliwe komunikacyjnie, abstrahując od logiki i decyzji. Także taka dodatkowa informacja. Marcin. Ja już w międzyczasie od doprecyzowanie, w którym rejonie ulicy Borowego jest ta inwestycja. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że uchwała została przyjęta.